Cześć Robercie. Witam cię. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego programu. Spotkanie z Popkiem miało miejsce? Miało miejsce. Pod kawalerką. Zrobił mi miejsce na samochód właśnie. Ale przybiliście sobie pionę chociaż? Przybiliśmy, spokojnie, także no to mnie bardzo cieszy. Nie było źle. Rewanżu na razie nie było na ulicy. No to dobrze, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, zwłaszcza przed moją kawalerką. Robert, czy jest dziennikarz, który zadał ci pytanie, które cię zaskoczyło? O, nie pamiętam. Tyle pytań było, że... To może to cię zaskoczy. Bardzo mnie ciekawi jedna rzecz. Czy jak latasz samolotem, to kupujesz jedno miejsce, czy latasz w biznes klasie? Nie, no przeważnie, różnie bywa. Czasami biznes, ale przeważnie takie normalne. No bo latam daleko, ale zawsze mam jakoś szczęście, że więcej siedzenia mam, bo jak ktoś siedzi, to nie wiem, albo o, jak widzę, ktoś siedzi, przychodzę, wiesz, usiądę, mówię, to chyba pan pomylił siedzenie tutaj. On patrzy, bilet, o, oczywiście, mi się wydaje, że pomyliłem się. I szuka gdzieś tam miejsce wolne, wiesz. Czyli rozumiem, że nie zdarzyło ci się lecieć tak, żeby na przykład siedzieć po środku i osoba po lewej i po prawej? Nie. Przeważnie jakoś załatwiam, chociaż żeby było przy wyjściu, żeby chociaż połowa mnie wystawało, ale znowu problem jest, jak jeździ stewardesy z tymi wózkami, to zawsze mi zaczepia barkę, no. Przestańcie podrywać. Jakoś fajna, no to jest okej, nie? Jeden z moich poprzednich gości powiedział podobne zdanie, które ty powiedziałeś, że nie masz uzależnień. I znowu powiem to samo, ale jak tak na ciebie patrzę, to mam wrażenie, że jednak jakieś masz. No, pewnie, że mam. Uzależnienie. Jakie? Każdy może ma. Uzależnienie mam na stejki. Mhm. Steak musi być codziennie, niestety. Słynne steaki. No i no, siłownia pakować, no bez tego nie mogę żyć, bo ćwiczę 25 lat, no i to mam w krwi i tego nie rzucę. A pamiętasz ten dzień, kiedy pomyślałeś, że zostaniesz kulturystą? Pamiętam, miałem chyba 12 lat dopiero. Mhm. I to były filmy popularne z Arnoldem Schwarzeneggerem, wszyscy się jarali tym, wiesz. Ja jestem tego pokolenia, co było wtedy na topie, nie? Każdy chciał być jak Arnold. Mhm. No ja też. No i tak się zapaliłem i mówię, koniec. Ja się wezmę za roboty, nieważne jak, ale to zrobię. Jestem, gdzie jestem, nie? A jako 12-letnie dziecko, czyli wtedy, kiedy o tym zdecydowałeś, to byłeś takim chudziutkim chłopcem, czy już jednak miałeś predyspozycję? No chciałbym zobaczyć zdjęcie twoje, jak miałeś 12 lat. 12 lat nie mam. Nie mam masz zdjęcia, ale tam wsadzałem na Facebook jakieś, jak miałem 16, co już rzuciłem trochę, już kilka lat już ćwiczyłem, no to już wyglądałem tak sobie, już taki popakowany trochę, nie? Ale no byłem... Normalny chłopak, można powiedzieć. Nie jakiś grubas, ani chudy. Wiesz, jaki jest wizerunek osób o tak dużej masie? Wizerunek? No pewnie, że wiem. Każdy myśli, że jest bandyta, czy jakiś... W Polsce przeważnie tak myśleli, ale to zmieniło się dużo. Myślę, że sam zmieniłem też dużo bardzo tymi filmikami, że taki koleś jak ja, napakowany, może być i przyjemny i mieć... poczucie humoru i wszystko. Jest też taki wizerunek, że dbacie o swoją muskulaturę, ale nie dbacie o swoje wnętrze. Czyli nie używacie kremów głęboko nawilżających. Żartowałem. Skąd wiesz? Używasz kremów. Nie, czasami się używa. No co? Nie, no, pytam. Jakby. Zobacz, ja mam prawie 39, a wyglądam jak 30. Jak 30. No widzisz, no. To wszystko... Używasz kremów do twarzy? Czasami. Teraz przerwę miałem. Muszę znaczy kupić. Czasami, od czego to zależy? Dobrze mi przypomniałeś, muszę kupić, bo mi się skończyło jakiś miesiąc. Od czego to zależy? Od tego ci się skończy? No mówisz, no. Poważnie, czy żartujesz? Nie, no poważnie. Pod oczy też? Nie, no tak, posmaruję się, wiesz, no słuchaj, sobie walniesz tak sobie, no... Mi się wydaje potrzebne takie rzeczy, żeby nie było sucha skóra i żeby się nie starzeć, nie? Normalne. Ile razy w tygodniu ćwiczysz? Ile razy? Ciężkie pytanie. No nie. Sześć, na pewno sześć razy. Jeden dzień tak wolny musi być. A ile kalorii dziennie spożywasz? Ostatnio nie liczę, ale blisko tam 8-10 tysięcy. Bardzo mnie ciekawi, czy człowiek twojego pokroju się denerwuje i czy krzyczy? No, tak, wiesz co, jak jadę samochodem, kurze. Wiesz, jakiś wyskoczy, zaraz nie patrzył. To wkurzające. Chyba najwięcej się denerwuję wtedy, jak jadę. A zajechał ci ktoś drogę? O, jeszcze ile razy. Cały czas.
I co wtedy? No co wtedy? No kurde, ja wiesz, na autostradzie przeważnie zjeżdżałem cały czas, bo tam, wiesz, jeżdżę trochę szybciej. I no nie, ma, nie patrzą na to lusterko i nie wiedzą, po co ten lewy drugi pas jest, nie? I wszyscy się wpierwszają, no to ja tam z daleka już trąbię i mrugam światłami, żeby... Bo wiem, już czuję, żeby ktoś sobie wjedzie, nie popatrzy na lusterko, nie? Ale miałeś taką sytuację, że ktoś na przykład wyszedł do ciebie do samochodu, bo nie wie, że jemu zajechałeś drogę i on nie wiedział, kto jest za kierownicą? Wiesz co, jeden koleż był na autostradzie, taki przestraszył się później, bo naprawdę, wiesz, no musimy jakoś mieć kulturę na drodze, myślę. Możesz być jak, ale jak zajedziesz komuś drogę czy coś, przepraszać i tak dalej, odjechać, nie? Różnie się zdarza. A ten koleś specjalnie mi nie zjeżdżał z pasu drugiego, że specjalnie jechał powoli, nie? No to mi tak wkurzył, że później zajechałem mu z przodu i był, wiesz, zjazd. Mówię, dawaj, zjeżdżaj. Bo wiesz, on tak się wystraszył, z kimś się siedział, że nie wiedział, co się dzieje. I jeździł za mną i ostatnie minuty skręcił, żeby uciec ode mnie z autostrady. Jak możesz straszyć ludzi? Nie no, porządek trzeba zrobić, żeby pamiętał, że drugi raz takie rzeczy nie robić, nie? Wspominałeś, zacząłeś mówić o walce z Popkiem. Jak to jest, kiedy przegrałeś? Powiedziałeś, że to jest sport, ale czy traktujesz to jako porażkę? Czy dochodziłeś do siebie? Potrzebowałeś wsparcia, czy następny dzień jakby nigdy nic? Nie no, każdy ma, można powiedzieć, jakiś downtime, że nie poszło, ale dla mnie to się nie przejmuje, nie? To, wiesz, dla mnie to nie ma różnicy. Może pomogłem Popkowi trochę wrócić do jego kariery. Mi się wydaje, że on, wiesz, jakby przegrał, no to dzisiaj był przeczpany i leżał gdzieś, nie wiem, gdzie skończył, pod mostem może, się za mamą, nie? A może teraz przestanie spać, no nie wiem. Mam nadzieję, albo odwrotnie będzie, nie? A tobie taka ta walka, znaczy przegrałeś ją, ale nie znam się na kwestiach kontraktów. Mimo wszystko zarobiłeś na niej, czy straciłeś? Nie, no to dla mnie to nie było żadnej różnicy, czy ja to przegram, czy wygram. Także to... Naprawdę? Naprawdę. Czyli tak są stworzone kontrakty, że bez względu... No ja nie wiem, to kontrakty są tworzone osobiście. Także nie mówię o wszystkich. Mówię o swoim przypadku, dla mnie to żadna różnica, nie? No więc damy plusy z bycia tak dużym, również tutaj. A jakie są minusy? Jakie minusy? No nie wiem, minusów nie wiem. No minus można powiedzieć, finansowy minus, bo trzeba dużo jeść. Także dieta nie kosztuje mało, te stejki, jak mówi. Dużo, bardzo kasy potrzebuje, tylko utrzymać to wszystko, nie? No i ubrania też, na przykład ja zakupuję, robię tylko w Stanach. No, w Polsce nigdy jest problem trochę. Wiesz, no widzisz, bo jest rękaw, mam koszulkę też, żeby, bo mam problem, wiesz, bicki zmieścić. No coś, marynarki, wszystko, no to mam na zamówienie, poszedłem wszystko, a takie koszulki dużego rozmiaru, no to jest problem. Problem chyba jest też, będąc tak dużym i będąc znanym, ułożyć sobie życie. O, to, no to tak, z drugiej strony tak. Wiem, do czego dążysz, no ułożyć życie. Na razie jestem wolny znowu i na razie nie znalazła się taka osoba, co ja oczekuję, co może mi dać i wspólnie możemy czymś się dzielić, nie? Natomiast przez 12 lat miałeś żonę. Tak, dokładnie. Byłeś w związku. Dlaczego się rozstaliście? Dlaczego? No, wiesz, do dzisiaj mogę powiedzieć, że to pytanie i nie mogę, bo to nie było, wiesz, nikogo nie obwiniam, ale... Był taki problem, wiesz, problem taki, że z niczego, można powiedzieć, na pewno z niczego się nie zbieży to, ale wiesz, no przyjechaliśmy do Polski i później ona uciekła do Stanów, tam taka historia, że kogoś tam znalazła, bo jej nie odpowiadało życie w Polsce, bo tu, wiesz, już myśleliśmy tu więcej czasu spędzić, ona urodzona w Stanach jest, nie? No to tak widziała trochę krzywo, ale problem jest taki, że komunikacji nie było. To jest największy problem, bo mi
tyle lat żyliśmy naprawdę dobrze. Nie było jakiejś tam, jazdy przez dziewczyny czy coś. Nigdy nie było też coś takiego, nie? I był problem taki, że ona wybrała, wiesz, myślała, że gdzieś tam jest ktoś lepszy, sobie... I teraz wie, że zrobiła bardzo duży błąd, który, wiesz, chciała wrócić wszystko. Też myślała, może coś poskleić, ale niestety tego nie poskleić z powrotem, bo zawsze będzie coś, wiesz. No i tak się rozeszliśmy. Czyli czyja finalnie była decyzja o rozstaniu? Twoje czy jej? Nie, jej. I mimo, że chciała wrócić, to powiedziałeś nie? Nie, no chciała wrócić. Najpierw mi uciekła jak do wody, przepadła jak do wody, można powiedzieć. Nie było, że się pokłóciliśmy, nic. Przepadła jak do wody, zostawiając list mnie, że ona chce być sama, bla, 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 bez powodu. Mówię, co się dzieje w ogóle, wiesz. I później dostaję e-mail za 2 tygodnie, że ona chce rozwodu. No to dobra, jak chcesz rozwodu, no ja jestem taki, wiesz, nikogo na siły nie naciągam. Jak chcesz, jak taka twoja decyzja, to proszę bardzo, nie? No i wiesz, no i później zaczął się problem, za parę miesięcy coś rozciągała za tym rozwodem i zaczęło się problem, jak zobaczyłem i z młodszą dziewczyną już, no co, będę siedział i płakał, co? No, wiesz, każdy myśli, że jak z kim się rozstanę, no to życzę jak najlepiej. Jak mu nie pasuje, niech sobie znajdzie kogoś i ułoży życie jak chce, jak najlepiej. Ja się cieszę z tego, żeby ona by znalazła kogoś i była szczęśliwa, nie? A to jest odwrotnie, że ja jestem, a wtedy ona mówi, że ja chcę wrócić do ciebie. No to mówię, no wiesz co, ja zostałem najgorszym wtedy, że ja nie chcę wrócić, bo ja znalazłem kogoś, nie? No i zaczęła się taka wojna, można powiedzieć, że ona zaczęła mi tam szantażować w ogóle. No, takie rzeczy nie robi się. Po prostu jak tyle lat mieszka się ze sobą i zrobić wrogę z niczego, no to nie, tak wiesz, nie może być. Czy ty nie bywasz samotny? Samotny? Może bywam czasami, nie? Zależy. Wiesz, każdy człowiek potrzebuje kogoś, żeby wieczorem wrócić. Ja nie jestem osobą, co wracam, wiesz, do domu i siedzę sam. No teraz, no to można powiedzieć, moje życie jest na siłowni, gdzie cały czas mam ludzi. Wracam do domu, czy tylko się przespać tam, 11 w nocy, czy 12 i rano dalej jadę, nie? A no, może się znajdzie taka osoba, która naprawdę może spędzić cały czas i być, wiesz, szczęśliwie. Takiej osoby właśnie potrzebuje. Nie jakiś tam na lans, tylko wiesz, o co chodzi. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Najważniejsze? Stejki. Żartowałem. Nie spłaszczajmy tego tematu, przepraszam. Właśnie. To co? Poza stejkami. Poza stejkami, wiem, o co chodzi. Tak ambitniej podejdźmy do tematu, proszę. No. Nie, naprawdę najważniejsze jest się cieszyć życiem. I można mieć tą drugą osobę, drugą połowę. To jest właśnie najważniejsze. Dużo ludzi nie myśli, że to, ja tam mam, wiesz, laskę tam, czy whatever. Kasa najważniejsza. Na pewno kasa jest potrzebna każdemu. Dzisiaj bez pieniędzy za daleko nie pójdziesz. Ale to takie narzędzie tylko do wszystkiego, żeby lepiej sobie ustawić życie. A tak najważniejszą rzeczą zostaje Związek, że mieć rodzinę, założyć już i wiesz, no, dalej żyć. Zobaczmy, o co pytają cię widzowie na moim fanpage'u. Paweł pyta, jak bardzo ta masa jest uciążliwa w codziennym życiu. No, i czy nie boisz się skutków ubocznych w przyszłości związanych ze zdrowiem? O, come on, już te pytania to już, wiesz, mi to śmieszne jest, jak ludzie mówią, a co będzie na starość? O co będzie na starość? Ci spadnie, przestanie ćwiczyć. Wiesz, takie trochę myślenie jest naprawdę, naprawdę niskiego poziomu, mi się wydaje, bo w Stanach ludzie ćwiczą, mają 70-80 lat, każdy chodzi na siłownię i nie ma takich w ogóle. Trzeba zrozumieć, że ćwiczenie pomaga trzymać formy, młodość i wydzielenie testosteronu, co potrzebujemy na starość, a nie leżeć na łóżku z butelką piwa i narzekać, nie? Michał pyta, z kim następna walka? Następnej walki nie będzie. Dlaczego nie będzie? Dlaczego?
Nie, no, no wiesz, może dużo ludzi by chcieli tą walkę, ale nie wiem, dlaczego mi to potrzebne, nie? To wiesz, nie chodzi, że o przegrane walki, no jak wiemy, ostatnią walkę miałem też 4 lata temu, co było przedostatnie, no to sporo czasu minęło, nie? Dużo cię kosztuje zdrowia albo i pracy taka walka? No właśnie, to jest największy, można powiedzieć, takie ryzyko, dlaczego nie chcę walczyć, tak? No bo ludzie nie zdają sobie sprawy, co to jest być dużym umięśnionym i walczyć. To jest naprawdę w ogóle coś innego. Jest bardzo, bardzo dużo ryzyko, dużo większe ryzyko niż normalny, który ćwiczy sztuki walki, czy on jest grubszy, dostać poważnej kontuzji, które może spowodować po prostu, że nie będę mógł ćwiczyć normalnie później przez, nie wiem, lata. Mhm. To jest właśnie największy taki problem, można powiedzieć, z mojej strony, dlaczego nie chcę walczyć. No bo i teraz mam kostkę wykręconą. Ja bym spytał o przepis na ulubionego steaka hardkorowego koksa. O nie, nie, takie przepisy nie rozdaję, bo każdy będzie później za duży. Jan pyta, Robert, czy zaprosisz Jakubiaka na Burdejka Sports Gym? O, czy... pewnie, że tak. Już się boję. Musisz przyjść i bicki. Mam hantelkę do stóp. Co masz do moich bicków? No co, dobrze jest, ale może być lepiej trochę. Tylko to tak śmiesznie wygląda, jak ja mówię, że one są teraz. Normalnie one są, a teraz ich nie ma. No właśnie, Przemysław napisał, że chyba łapa ci trochę spadła. Nie. No? Nie wiem, czy spadła. Jak reagujesz, jak ktoś ci mówi, że chyba schudłeś? Nie reaguję. Wiem, że nieprawda. Robert, bardzo ci dziękuję. Podoba mi się twoje optymistyczne podejście, uśmiech. Jesteś cały czas uśmiechnięty, dlatego pytałem, czy ty się kiedyś denerwujesz, bo wydaje mi się, że facet twojego pokroju, który by się, przepraszam, powiem to, albo nie, wkurzył, to byłoby niebezpieczne. A ty się chyba nie denerwujesz. Nie, no jestem taki, wiesz, to trzeba wiedzieć, mięśnie nie jest stworzone, żeby kogoś krzywdzić. Ale wiesz, w różnych sytuacjach, żeby pomogło też, żeby się podczyli i się bali. Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Trzymam kciuki za twoje biznesy. Dziękuję. Bardzo.